Teraz drugi przykład, bardziej pozytywny. Mamy zdjęcie fabryki Izraela Poznańskiego z Łodzi, która została użyta w folderze reklamowym z 1894 roku. Ma to oczywiście cechy twórczości, jest to zdjęcie ładnie wykadrowane, przemyślane, użyte w folderze. Aktem normatywnym nie jest. Autor, fotograf, nie wiadomo, nie znamy autora. Zostało opublikowane w Łodzi, która podwówczas była w Królestwie Polskim części Imperium Rosyjskiego, więc można by przyjąć, że zostało opublikowane na prawie autorskim Imperium Rosyjskiego. I to była fotografia anonimowa i opublikowana przed 1994 rokiem oczywiście. Zatem no, najprawdopodobniej jest w domenie publicznej. Jeśli jednak, jak mówiłem, nie uznajemy tej zasady, tego wyjątku prawnego do tego typu zdjęć, przyjmujemy interpretację pełnej retroaktywności praw autorskich, no to wówczas to będzie jednak dzieło osierocone, podlegające ochronie na podstawie aktualnych umów z Rosją. Rosja podpisała umowy WIPO i mamy obowiązek przestrzegać prawa autorskiego rosyjskiego do dzieł, które podlegają temu prawu, a to można uznać, że w zasadzie podlega. Na szczęście według prawa rosyjskiego zdjęcia przed 1989 rokiem w ogóle nie są chronione prawem autorskim w tym kraju. No i czyli jednak mamy do czynienia z domeną publiczną, ale dzięki temu, że prawo w Rosji w tym zakresie jest bardzo liberalne. No i jeszcze już ostatni przykład, to jest oficjalny herb Łodzi. To jest dokładny wzór przyjęty uchwałą Rady Miasta z 1992 roku. No to oczywiście ma pewne cechy twórczości. Ktoś to musiał wykonać, wystylizować i przedstawić taki wzór. Są specjaliści od herbów, którzy biorą ciężkie pieniądze za zrobienie poprawnego od strony, od strony takiej sztuki tworzenia herbów. I oczywiście na szczęście jest to urzędowy symbol, bo został przyjęty uchwałą Rady Miasta jako oficjalny symbol herb miasta i w związku z tym jest w domenie publicznej i na przykład dzięki temu wyjątkowi w Wikipedii przy hasłach o miastach, miejscowościach i jednostkach administracyjnych polskich są ich herby. Jeżeli jakiś herb był przyjęty uchwałą Rady danej jednostki. Ale drugi mamy przypadek i tu się łatwo właśnie jest pomylić. Mamy logo promocyjne Łodzi, taką stylizowaną łódeczkę. Ona oczywiście cechy twórczości ma, to jest dzieło jakiegoś grafika, który musiał nad tym trochę posiedzieć i wymyślić to. Urzędowym symbolem nie jest z tego względu, że to nie jest symbol przyjęty uchwałą Rady Miasta, tylko taki materiał promocyjny urzędu. Oczywiście zostało wykonane w Polsce przez Polaka, autor jest znany i autor przekazał prawa majątkowe autorskie Urzędowi Miasta i pierwsza publikacja miała miejsce prawdopodobnie w 2005 roku, a zatem prawa autorskie do tego ma Urząd Miasta i to dzieło jest chronione. Nie możemy go sobie opublikować bez zgody urzędu. I teraz taki zabawny przypadek, który już kiedyś pokazywałem podczas takiej konferencji w Sejmie. Mianowicie, i to jest właśnie ta kwestia tego, co jest, a co nie jest materiałem urzędowym. Mamy zdjęcie Radosława Sikorskiego z Jamesem, na przykład G.S. Starvidisem. Jest to zdjęcie pobrane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Można przyjąć, że to są cechy twórczości. Fotograf wybrał moment, kadr. Ci panowie się ustawili do zdjęcia, zdjęcie pozowane. Jest to urzędowy materiał, właśnie to jest sprawa dyskusyjna. Zdawałoby się, że tak, bo Radosław Sikorski pełnił obowiązek służbowy, tak, spotykając się z tym panem. Sfotografował go urzędowy fotograf MSZ-u. I to jest dokumentacja działań ministra, który robi to za pieniądze podatników. I można by uznać, że to zdjęcie jest po prostu dokumentem dokumentującym w pracę ministra. Fotograf, ale zaraz przejdziemy, dlaczego tak nie, jednak nie jest, przynajmniej według Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest fotograf Polak, znany zapewne, tak podpisał, można podejrzewać, w ramach stosunków pracy, pracował dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i mamy dokładną datę publikacji.
No i teraz właśnie jest kwestia tego, czy to jest materiał urzędowy. No i według tego, co jest napisane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszystko, co jest na tej stronie, oprócz tego, co jest w tak zwanym BIP-ie, jest według Ministerstwa Spraw Zagranicznych chronione prawem autorskim i nie jest materiałem urzędowym. I można dyskutować sobie, czy ministerstwo ma rację, czy nie ma, ale jeśli to zdjęcie opublikujemy, no to narazimy się na bliskie spotkanie trzeciego stopnia z jakimś prawnikiem MSZ-u, który do nas zastuka i czegoś od nas zażąda. No i potem by była sprawa sądowa i dyskusja na ten temat w sądzie, czy to jest, czy nie jest materiał urzędowy. I niestety tu akurat może uderzam w MSZ, ale ogólnie wszystkie instytucje polskie, państwowe stosują taką praktykę. Przyjmują, że to, co jest na stronach, oprócz tego, co jest w BIP-ie, bo w BIP-ie z urzędu, z definicji ustawowej BIP-u, tam są materiały urzędowe, a to, co jest na normalnej stronie urzędu danego, to nie jest ich zdaniem materiał urzędowy, chociaż zdrowy rozsądek by wskazywał, że może jednak tak, ale trwają na ten temat dyskusje, ale nikt się jak do tej pory nie podjął zrobienia takiego ryzyka, żeby na przykład wziąć wszystkie zdjęcia z MSZ-u, takie, których są fotodokumentowane urzędowe w odwiedziny na przykład różnych osób, opublikowania tego i napisania, a teraz mnie pozwijcie, zobaczymy, co z tego wyniknie. I taki też paradoks, jeśli ten sam Radosław Sikorski pojedzie sobie do Stanów Zjednoczonych i na przykład spotka się z szefem Pentagonu, to mamy zdjęcie, które jest na stronie Pentagonu umieszczone. Ono ma cechy twórczości, przyjmując taką samą interpretację, jaka byłaby w Polsce, to nie byłby urzędowy materiał. Była wykonana w kraju, w którym Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest wyjątek w amerykańskim prawie autorskim, o którym już tu trzy razy mówiłem, że to, co jest wykonywane w Stanach Zjednoczonych przez pracowników urzędów państwowych w czasie federalnych, w czasie pełnienia ich funkcji urzędowych, nie podlega prawu autorskiemu, więc to zdjęcie jest w domenie publicznej. Czyli jeśli w Wikipedii chcemy mieć zdjęcie Radosława Sikorskiego, to nie możemy wziąć zdjęcia z MSZ-u, ale możemy z Pentagonu. I teraz, żeby nie było tak różowo ze Stanami Zjednoczonymi, to w Stanach Zjednoczonych to prawo dotyczy tylko urzędów federalnych, a już na przykład legislatury stanowe mają czasami swoje własne prawa, które są jednak zdaniem wielu osób sprzeczne z federalnymi, na przykład stan Oregon i stan Kalifornia koprajtuje swoje prawo, to znaczy ustawy, które wydają miejscowe legislatury. Jest nawet taka specjalna organizacja w Stanach Zjednoczonych, która stworzyła stronę, w której wbrew prawu temu lokalnemu oni publikują w innych stanach komplety kalifornijskich i z Oregonu ustaw i na mocy tego, że na przykład w stanie Nowy Jork jednak to jest w domenie publicznej i piszą, to prosimy, żeby właśnie w gubernator Kalifornii i gubernator Oregonu nas pozwali do sądu, to się spotkamy i może wyjaśnimy tą sprawę do końca. A u nas nikt takiej odwagi w stosunku do na przykład MSZ-u jeszcze nie ma. No i to na tym koniec jeszcze jest takie, zamiast podsumowania właśnie to, co mówiłem, te wątpliwości najważniejsze, które rodzą wiele problemów, czy coś jest w domenie publicznej, to nie to kwestia, czy coś jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, brak definicji tego, co to jest materiał urzędowy, różne interpretacje tej historii ze zdjęciami anonimowymi sprzed 1994 roku. I czasami wychodzą różne zabawne historie ze względu na jak interpretować traktaty, które Polska podpisała. Taki zabawny przykład też z Wikipedii to jest na przykład to, nie wiem czy Państwo wiedzą, że w polskim prawie autorskim jest tak, że możemy wykonać zdjęcie z drogi publicznej czegokolwiek i na przykład rzeźby i jeśli ona jest wystawiona na widok publiczny i nie musimy, mimo że tworzymy dzieło zależne do tej rzeźby, to jednak możemy takie zdjęcie opublikować, jest odpowiedni wyjątek w prawie autorskim, a we Francji tego wyjątku nie ma i w związku z tym we Francji nie ma tak zwanej wolności panoramy i na przykład setki
W setki turystów, którzy stoją na przykład na pomoście na Trocadero i fotografują wieczorami wieżę Eiffla. Jeśli opublikują któreś z tych zdjęć, to łamią prawa autorskie, bo co prawda prawa autorskie do wieży Eiffla wygasły, ponieważ Gustav Eiffel zmarł chyba jakoś w 1918 czy 19 roku, ale jeśli wieczorem fotografujemy, to jest tam taka iluminacja i tą iluminację stworzył jakiś współczesny artysta francuski. I fotografując wieżę Eiffla z tą iluminacją, łamiemy prawa, tworzymy dzieło zależne do tej iluminacji, do której nie wygasły prawa autorskie, ponieważ we Francji nie ma prawa wolności panoramy, to tego zdjęcia według francuskiego prawa opublikować nie możemy. No i teraz bierzemy, przyjeżdżamy sobie do Polski, no i chcemy opublikować to zdjęcie, no choćby na swoim własnym blogu, czy w jakimś takim miejscu. No i to jest pytanie. I pytałem się wielu prawników, czy w związku z tym ten ktoś łamie prawo autorskie w Polsce na mocy traktatów z WIPO, czy nie. I były tu mieszane odpowiedzi, że co prawda jest ta zasada wzajemnego uznawania praw autorskich, ale w takim dziwnym przypadku to trudno powiedzieć, bo tutaj nie ma łamania prawa autorskie do dzieła oryginalnego, tylko do własnej twórczości, która co prawda we Francji by była nielegalna, ale w Polsce jest. I to jest też taki właśnie problem z domeną publiczną, której jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, jest nie wiadomo właściwie, czy są, czy nie są w domenie publicznej, czy można, czy nie można ich opublikować.